Ciao, sono guidatore di basso e questa è un Alfa Romeo 147. Bellissima! Alfa Romeo 147 zastąpiła wcześniejsze dwa modele 145 i 146, a w założeniu miała łączyć ich cechy, czyli sportowe zacięcie 145 i bardziej rodzinny charakter 146. I jak to Alfa Romeo miało urzekać stylem? Jury plebiscytu samochód roku ewidentnie zostało urzeczone, gdyż w 2001 nowa Alfa otrzymała właśnie ten zaszczytny tytuł. Zresztą model, z którym dzieliła płytę podłogową, zawieszenie i wiele innych bebechów, czyli 156, został samochodem roku 3 lata wcześniej. Jurorom spodobały się dynamiczne silniki, dobre prowadzenie bez większej szkody dla komfortu i oczywiście włoska stylowa. W 2004 roku przeprowadzono lifting, a dwa lata później z fabryki wyjechał właśnie ten stalowo-szary egzemplarz. Nie wiem, jak ten kolor nazywa się po włosku, grigio coś tam. I ogólnie rzeczywiście, jest to całkiem ładny samochód, szczególnie jeśli popatrzymy z boku lub pod kątem z przodu. Co ciekawe, wcale nie spędza większości życia na lawecie, choć oczywiście swoje problemy ma, głównie z elektroniką i oczywiście, jak to Alfa, z rdzą. Mimo tego można podjechać nią pod klub i uwodzić na podobne panny nienaganną włoszczyzną. C'era una volta una ragazzina che tutti chiamavano Cappuccetto Rosso dal cappuccetto che portava sempre in testa. Scusi signora, sono liberi questi posti? Sì, sono tutti e due liberi. Środek też jest niebrzydko zaprojektowany. Kierowca przed oczami ma stylowy, podświetlany na czerwono zestaw wskaźników z napisami po włosku. Na przykład na wskaźniku temperatury cieczy chłodzącej aqua, czyli woda, a na obrotomierzu mamy giri. To prawie jak giry. Pewnie chodzi o to, ile wymachów nogami na minutę trzeba by było, by dotrzymać kroku Alfie. Niestety, jak to u Włochów, estetyka była ważniejsza od jakości. Montaż nie jest najgorszy, ale plastiki walą badziewie. Deska została zrobiona z dość parszywego, twardego tworzywa, któremu nie wróżę zbyt długiej integralności. Sytuację ratuje trochę tapicerka i boczki drzwi z bardzo przyjemnej alkantary. Jasna wyglądałaby jeszcze fajnie. Skoro jesteśmy przy boczkach, dziwaczny myk z dziedziny funkcjonalności. Wszystkie szyby są w prądzie, ale przyciski mamy tylko dwa. Po prostu przełącza się między przodem a tyłem przyciskiem rear. Posteriore pewnie nie zmieściło się na guziczku. Automatyczną klimą z kolei steruje się całkiem wygodnie. Fajnym patentem jest tryb mono, zmieniający ją z dwustrefowej w jednostrefową. Z przodu siedzi się całkiem wygodnie. Siedzenia są bardzo fajne. Przede wszystkim siedzisko jest długie, dobrze podpiera tyłek i uda. Do tego ta alkantarka jest naprawdę przyjemna. Gorzej jest troszeczkę z oparciem. Po pierwsze jest dosyć wąski, jest przystosowany do kogoś, sporo szczuplejszego ode mnie, prawdopodobnie do młodego, przystojnego Włocha albo młodej, atrakcyjnej Włoszki. Ja już jestem bardziej Włochem niż młody i atrakcyjny, więc niestety. Do tego trudno jest mi znaleźć na dłuższą metę wygodną pozycję z tym właśnie oparciem. Niestety. Jestem grubasem w średnim wieku, więc mam swoje wymagania pod tym względem. Ale ogólnie jest fajnie. Ergonomia, nie tylko jak na włoski samochód, jest zupełnie przyzwoita. Wszystkie manetki fajnie leżą pod rękami. Klimę ustawia się dosyć łatwo, te pokrętła też są blisko dłoni. Mamy też tutaj takie fajne rzeczy, jak chociażby cup holder wysuwany w ten sposób. Drugi jest tutaj pod podłokietnikiem. Jest szufladka na karty i coś, co Włosi i Francuzi szczególnie cenią, czyli taka przegródka na moniaki, bo tam za autostrady płaci się właśnie moniakami na bramkach. W każdym razie tak było, jak ten samochód wchodził do produkcji. Ogólnie zupełnie fajnie, tylko to oparcie. Z tyłu jest zupełnie nieźle. Dużo lepiej niż myślałem, że będzie. Na nogi mam całkiem sporo miejsca. Na głowę jeszcze troszeczkę zapasu. Gdybym był znacznie wyższy, to mogłoby mi zabraknąć przestrzeni. Ale tak, spokojnie się tutaj mieszczę i jest mi całkiem wygodnie. Jedyne, czego mógłbym się tutaj tak naprawdę przyczepić, to jest brak jakichkolwiek kieszeni w oparciach tylnych foteli. Tak poza tym, naprawdę nieźle. Spokojnie mógłbym tutaj jechać. Trochę słabiej jest z bagażnikiem. Otóż w wersji przedliftowej tu był uchwyt, teraz go nie ma. Bagażnik otwieramy sobie z pilota. I co? Włosi uznali, że uchwyt nie był wystarczająco ładny. A że nie ma teraz za co chwycić, co pozostaje? Albo próbować ładować palce tutaj, czyli każda Włoszka z wypielęgnowanymi pazurami już jest nieszczęśliwa, albo łapać za tylną wycieraczkę.
pozostaje przeprowadzić tradycyjny test basu w bagażniku. Tak. Zapomnij. Bagażnik, choć wygląda na więcej niż swoje nominalne 290 litrów, jest po prostu za wąski. Inna rzecz, że to typowa przypadłość kompaktowych hatchbacków. Na szczęście mamy tu asymetrycznie dzielone oparcie kanapy. Niby Dolce Vita, niby gorąca włoska krew, a pod maską klekot. Inna rzecz, 150-konny 16-zaworowy diesel JTD jest chwalony za swoją dynamikę i niezawodność. Swoją drogą ciekawe, że oprócz Francuzów akurat Włosi tych kilkanaście lat temu tak ukochali sobie ropniaki. Ponad połowa nowych samochodów miała wtedy u nich silniki wysokoprężne. A teraz zagadka dla was wszystkich. Otóż jak myślicie, gdzie może znajdować się wlew płynu do spryskiwaczy? Otóż on jest tu, we wnętrze błotnika. Po prostu jest to tak genialne rozwiązanie z zakresu prostoty obsługi i ergonomii, że gdy pierwszy raz to zobaczyłem, to rozlałem cappuccino. Już sobie wyobrażam, jak mogła wyglądać rozmowa inżynierów, kiedy jeden z nich wpadł na to, że zapomnieli o tym, gdzie dać zbiorniczek płynu. Marco, porca Madonna, zapomnieliśmy o płynie do spryskiwaczy! Luca, ty durny cazzo, czym ty się przejmujesz? W jakim my kraju niby żyjemy? No jak to gdzie? W Bella Italia! Certo, u nas nie pada. Da się gdzieś zbiorniczek we wnękę błotnika i niech się ci kornuti z północy przejmują. Idziemy na cappuccino? Si! Parafluje jak jakiś środek na przeziębienie czy coś takiego. A jak jeździ Alfa 147 ze 150-konnym dieslem? Czy jeździ po włosku? All'italiano! I tak i nie. Rzeczywiście jest dynamiczna. Ten silnik naprawdę fajnie, zdrowo podaje. Czuć, że tutaj jest tych parę kucy. A jeszcze bardziej czuć, że mamy tutaj naprawdę zdrowy moment obrotowy. Bardzo fajne. Jednak wiadomo, diesel nie do końca pasuje do charakteru włoskiego samochodu. Ale okej, pracuje tutaj fajnie, więc tego nie będę się czepiał. Nie będę się też czepiał za nadto pracy skrzyni biegów. Nie jest może idealna, ale te biegi wchodzą wystarczająco precyzyjnie. Nie ma mieszania kijem w wiadrze z błotem i gruzem. Przełożenia nie wchodzą może tak jak w japońskich samochodach, ale jest, powiedzmy tak, wystarczająco dobrze. Zresztą dźwignia jest bardzo dobrze, wygodnie umieszczona, ładnie wchodzi w łapę. Co troszeczkę mniej tutaj się może podobać, to zawieszenie. I to nie ze względu na to, że jest mało komfortowe czy coś takiego. Nie. Jest fajnie zestrojone, jest, rzekłbym, sprężyste. Resoruje wystarczająco komfortowo. Nie jest miękkie jak we Francuzach czy starszych Japończykach, ale nierówności są tutaj bardzo przyzwoicie filtrowane. Do tego zapewnia naprawdę fajne trzymanie w zakrętach. Czego zatem się czepiam? Otóż tego, jak potwornie hałasuje na nierównościach. Na każdym wyboju z tyłu dobiega taki naprawdę dosyć potężny churgot. Jest to dość takie, rzekłbym, deprymujące. Podejrzewam, że jak ten samochód był nowy lub prawie nowy, to zawieszenie musiało tutaj być jednym z najmocniejszych punktów programu. Wiem, że było bardzo chwalone w tym modelu, w każdym razie przez dziennikarzy. Natomiast teraz, po latach i po wielu tysiącach kilometrów, jest już zwyczajnie wytłuczone. Wiem, że właściciel włożył w ten samochód sporo kasy i to się opłaciło, dlatego że no blacharka tutaj jest w niezłym, jak na Alfę z tamtych lat stanie. Silnik, no to wiadomo, te JTD, Multijet, one są zasadniczo bardzo chwalone. Tutaj zazwyczaj niewiele się z nimi dzieje. Natomiast no, zawias zawsze tutaj był jednym ze słabszych punktów i to czuć. Kurde, jestem we włoskim samochodzie, słońce świeci, a ja nie mam okularów przeciwsłonecznych? Proszę, razu lepiej. Układ kierowniczy jest całkiem precyzyjny, natomiast zwrotność, no, tu jest trochę słabiej. Nie ma takiego dramatu, jak choćby w mojej V70, ale to tylko dlatego, że Alfa jest po prostu sporo mniejszym samochodem. Zawracanie tutaj jest, no, powiedzmy, umiarkowaną przyjemnością. Ogólnie jednak Alfą jeździ się po prostu przyjemnie. Jest to bardzo sympatyczny, miły w prowadzeniu samochód, wystarczająco wygodny.
No jedyne, czego by się tutaj tak naprawdę chciało, to mniej hałasu z zawieszenia, szczególnie tylnego. Trochę większą praktyczność, ale wiadomo, że to nie ma nic wspólnego z samym prowadzeniem. No i... jednak inny dźwięk spod maski. No to jest makina italiana, tutaj nie powinno klekotać. Tyle, że co zrobić, jak to był po prostu najlepszy silnik w gamie. I to w zasadzie dzięki niemu ta Alfa częściej jeździ sama niż na lawecie. No chyba, że spieprzy się coś w elektronice. Albo coś przegnije. Czy o czymś zapomniałem? Owszem, na przykład o tym, że pedał sprzęgła chodził strasznie ciężko, a po kilkunastu minutach pozbawionym podparcia odcinka lędźwiowego fotelu zaczął boleć mnie kręgosłup. Ale i tak, Alfa 147 to sympatyczny, fajnie jeżdżący sprzęt. Wy natomiast wbijajcie na mojego Face'a, Insta i stronę basedriver.pl, a w komentarzach wrzucajcie pytania na nadchodzącą sesję Q&A. Mogą być głupie, odpowiedzi też takie będą. Do najbliższego!